Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Tak jest, mamy kolejny banerek z okazji 300 milionów ściągnięć gry. Tym razem rzucimy się na cela. Nowy cel, nowy intelligence cel z walki z Gohanem, z Android Sagi. Także tak to wygląda, zrobimy sobie zestaw standardowo, 4 multi, czyli 3 normalne multi, po przecenie, bo pierwsze oraz czwarte multi jest darmowe. Zobaczmy sobie w skauterze, jak to wygląda, jakie tutaj są karty. Więc jeżeli chodzi o cela, tak się prezentuje, to jest to cel intelligence, tak wygląda w formie LR, jak widzicie. I mamy też jeszcze jego ewolucję. O wiele łatwiej przemienić perfect cela, bym powiedział, ponieważ tylko wystarczy mieć poniżej 30% życia. Z jednej strony jest to dosyć nisko, dosyć mało HP trzeba mieć, z drugiej strony nie trzeba mieć żadnych specjalnych postaci w teamie itd., itd. Więc po przemianie tak cel wygląda, po ewolucji, że tak powiem. No i tak to się prezentuje, także już nie chcę tutaj wchodzić dokładnie w szczegóły, bo dużo tego jest, a nie o to tu chodzi. Tutaj chodzi o samony, także główna postać, jaką bym chciał wylosować, to oczywiście nowy cel i nowe inne karty, czyli na przykład tutaj cała ekipa celów juniorów, poza tym Buu, też mnie nie interesował wcześniej, nie samonowałem na nim, więc Buu jak najbardziej bym przygarnął, fajna sprawa. Broly też się przyda, na turnieju się na przykład przydaje, mam go na paru duplikatach, ale więcej się przyda, czemu nie, super karta. Transformujący się Frieza, ok, Black, super sprawa, Intelligence Black. Nie samonowałem na tej karcie, ewentualnie tam jedno multi jakieś, więc jakby wpadł tak sobie przypadkowo, to super, też bym się cieszył. Tutaj mamy starszego Blacka, znowu Black Rose, inny cel, no i tutaj już wszystkie karty pozostałe mam, także kilka, tutaj jest, bym powiedział, więcej łupów niż na banerze z Gohanem dla mnie, ponieważ większej ilości kart nie mam, ale zobaczymy, co poleci. Standardowo, tak jak mówiłem, 4 multi, 3 płatne normalnie i czwarte jest darmowe, także nie przedłużając, zaczynamy, zobaczymy, co mi tutaj ciekawego ewentualnie poleci na tych pierwszych 4 multi. Mamy 3 tutaj ziomeczków razem z Buu. No okej. Chciałbym, żeby jakaś fuzja może była, jakiś może ekran pęknięty, albo goodbye, czy coś takiego. Dawno nie miałem tego typu animacji. A tymczasem zapowiada się chyba słabiutko. Okej, okay. Golden Frieza, stary Golden Frieza Intelligence. Nic, powiedzmy, cudownego. No zobaczmy. Tutaj jest większa szansa na jakieś ciekawe karty, bo tak jak wspomniałem, większej ilości kart nie mam z tego baneru. I na końcu znowu starszy Buu, Evil Buu. Także pierwsze multi, 2 SSR-ki, nic szczególnego. Lecimy dalej. Drugie multi. Druga pula 10 postaci. Mamy Gohana, mamy Piccolo. Jest Kamehame, zobaczymy, czy to jakieś lepsze zestawienie będzie, czy nie. SSJ2. No, czyli tutaj też bez cudów. Okej. Okay. Jest Android 17, SSR-ka. O, też go mam w dużych ilościach, albo nawet na 100%. Więc no tutaj, czy mi wypadnie, czy nie, to nie robi większej różnicy tak naprawdę. Wiadomo, na co polujemy. Doktorek. Jest Kid Buu, okej. Okay. Tekowa wersja. Jest Hellfighter, znowu 17, czyli dwa razy Android 17. Swoją drogą, ten Android 17 Intelligence jest w miarę okej, także jak nie macie, to polecam. No i co? Lecimy z trzecim multi. Nie ma co tutaj za dużo o tych kartach gadać. Cudów nie ma. Jest Yamcha, jest Gohan. Okej. Okay. O, jest inny... O, będzie chyba... Chociaż nie, nie wiem. Nie, raczej nie. Przez chwilę myślałem, że będzie pęknięcie ekranu. Ale nie, bo był SSJ jednak, a nie czarne włosy. Mamy Frosta, mamy Freezę w tej samej formie, po sobie jeszcze, wow. Gra chciała mnie sprawdzić, czy odróżniam postacie, czy nie. Bardzo dużo androidów, no ale nie ma co się dziwić. Taki baner. Kakao. Okej, okay, mamy perfect cela, nawet wersja intelligence, tylko że to nie ta karta.
To nie ta karta niestety. To nie jest ta karta, to nie jest LR-ka, ale cel się zgadza. Wersja Intelligence się zgadza. No blisko było, no trudno. Ostatnie multi na tym filmiku, czwarte darmowe, zobaczymy może teraz. Dwa razy dzieciaczki. Kamehame. SSJ. No, nie mam szczęścia z tymi animacjami, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj szczęścia. Jest trójeczka. Jest gad. Okej, to jest chyba minimum trzy karty SSR z tego, co kojarzę. Kurde, przez chwilę myślałem, taki mindfuck. Co to za cel? Ale to jest ta wersja STR. Niestety to nie była LR-ka, abym się kurczę zdziwił. Może jeszcze coś innego po prostu fajnego poleci. I Demon King Piccolo Elder, okej. Nie mam komentarza. Serio? Dwa razy perfect cel STR? Nic więcej dla mnie nie macie? Coś jeszcze przynajmniej. Syn Shenron. Gdybym nie miał go na 100%, to bym się cieszył. Ale że mam go na stówkę, to meh, taki wiecie. Dwa razy cel. No okej, okay. Tak to się prezentuje. Szybkie podsumowanie oczywiście. Te dwa rzędy, czyli ile? Tak, dokładnie 10 kart. Z tego 3 razy cel mi wyleciał, więc chcieli mnie tutaj strollować. Niestety żaden z nich to nie jest LR-ka. 3 razy cel poleciał. 10 kart SSR. Na pewno lepiej niż na banerze z Gohanem, ale to nie to, na co liczyłem. Tak to się prezentuje, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście piszcie w komentarzu, ile wydaliście DS-ów, jakie najlepsze karty Wam wypadły, na które liczyliście, oraz czy wolicie, czy uważacie, która karta jest lepsza. Nowy Gohan LR, czy nowy LR Cell. Także piszcie w komentarzach, zostawcie lajka oczywiście. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.